Polana cudów Katarzyna Halik Wiewiórki, Kitka i Rudełek pomagały swojemu tacie, panu Bursztynkowi, zbierać orzechy w lesie. Pracowicie podnosiły każdy orzech i wrzucały go do koszyka na plecach taty. Lubiły te wyprawy z tatą na orzechobranie. Zawsze wtedy wspólnie śpiewali i przekomarzali się, a rodzeństwo urządzało sobie zawody, kto zbierze większą ilość zapasów? Nagle? Rudełek wykrzyknął. Tato, patrz, ile orzechów. Wskazał na wyłaniającą się z zaleśnego wzniesienia brązowiejącą orzechową polanę. Kto pierwszy ten lepszy? Zawołała kitka. Wiewiórki radośnie pobiegły w stronę swojego odkrycia. Tata przyłączył się do nich. Tatusiu, czy my to wszystko weźmiemy? Zapytał rudełek: Tata zamyślił się: Tak, synku, to miejsce jest bardzo ukryte, trudno tutaj trafić. Myślę, że nikt wcześniej tutaj nie dotarł. Byłoby szkoda, gdyby tyle jedzenia się zmarnowało Tatoniu, tyle orzechów to nam wystarczy chyba na trzy zimy pisnęła Kitka. Myślę, że nie będziemy robić aż takich zapasów odparł tata Mamy wystarczająco jedzenia. Są inne zwierzęta, którym te orzechy bardzo przydadzą się już teraz. Będziemy to wszystko nosić? zdumiał się Rudełek. Przecież tego jest bardzo dużo. Rudełku, przecież nie jesteśmy w lesie sami. Zaraz poprosimy o pomoc. Tata, Kitka i Rudełek zabrali ze sobą tyle orzechów, ile tylko zdołali unieść. Wiem, gdzie pójdziemy najpierw? powiedział tata. Do pani płomykowej. To niedaleko. – Dzień dobry, pani Płomykowa! – zawołali Kitka i Rudełek. – Dzień dobry, dzień dobry! – odparła pani Płomykowa, a tuż za nią wyłoniła się gromadka jej dzieci. – Pani Płomykowo, mamy bardzo dużo orzechów, którymi chcielibyśmy się podzielić z pani rodziną – powiedział pan Bursztynek. – Tyle orzechów! – krzyknęła radośnie pani Płomykowa. – Jak ja się odwdzięczę! Nie mam nic w zamian! – Niech najstarsze wiewiórczęta pójdą z nami i pomogą nam wziąć resztę tych orzechów. Odparł tata. Jest jeszcze kilka rodzin, z którymi możemy się podzielić. Oczywiście, oczywiście. Kosmyk, milek, Milusia, puszka. Pani Płomykowa zawołała swoje najstarsze dzieci. Dużo pracy przed nami, ale odprowadzę drużynę bezpiecznie do domu przed zachodem słońca. Obiecał tata. Dobrze, dziękuję, bardzo wam dziękuję. Pomachała na odchodne uśmiechnięta pani Płomykowa. Tata, kitka, rudełek, kosmyk, milek, milusia i puszka pracowali cały dzień. Spierali orzechy z polany cudów jak nazwał to miejsce rudełek. I zanosili do wszystkich wiewiórczych rodzin w okolicy. Dołączali do nich również inni, aby także pomóc w roznoszeniu jedzenia. Pod koniec dnia, gdy wszystkie wiewiórki zostały już obdarowane i wszyscy, oprócz rodziny bursztynków, wrócili odpocząć do swoich domów, nasi bohaterowie przyglądali się polanie cudów. Wciąż zostało na niej sporo orzechów. Tatusiu, co zrobimy? Wszystkie wiewiórki w okolicy mają już spore zapasy, powiedział Rudełek. Mam pomysł, co zrobić, aby orzechy się nie zmarnowały. Odparł tata po chwili: Weźmy ile możemy i wracajmy do mamy. Następnego dnia, po rozmowie z mamą bursztynkową, Kitka i Rudełek przygotowali na dużej kartce ogłoszenie. Zapraszamy w sobotę o 15 na ciasto orzechowe u bursztynków. Mama i tata zawiesili ogłoszenie na drzewie, obok ich dziupli. W kolejnych dniach, wiewiórki, które przechodziły obok ich domu, Cieszyły się widząc ten napis. Pozdrawiały ich i mówiły, że chętnie przyjdą. Nadeszła sobota. Mama, tata, kitka i rudełek od rana piekli ciasto orzechowe. Upiekli pięć dużych blach, aby dla nikogo nie zabrakło. Przed piętnastą przyszła pani płomykowa ze swoimi dziećmi. Chcieliśmy wam jeszcze raz bardzo podziękować. Powiedziała. Daliście nam tyle orzechów. A teraz jeszcze zapraszacie na ciasto. Aby choć trochę się odwdzięczyć, wspólnie z dziećmi zrobiliśmy poduszki z liści, żeby gościom było wygodniej siedzieć. Mama i tata bardzo się wzruszyli. Rozłożyli poduszki wokół domu i poprosili gości, by zajęli miejsca. Kitka i Rudełek zaczęli rozdawać ciasto. Wkrótce przyszły również inne wiewiórcze rodziny. Popołudnie mijało w bardzo radosnej atmosferze. Gdy z ciasta orzechowego zostały już tylko okruszki, wszystkie wiewiórki zgodnie ustaliły, że takie spotkania warto powtarzać co sobotę. I tak szczęśliwie płynęły w lesie kolejne jesienne tygodnie. Na spotkaniach, rozmowach, wspólnym przyrządzaniu orzechowych przysmaków. Wiewiórki jednak nie zauważyły, że z tygodnia na tydzień zapasy na polanie cudów robiły się coraz mniejsze. Pewnego dnia, gdy pan bursztynek, Kitka i Rudełek wybrali się, by zgromadzić składniki przed kolejnym wspólnym sobotnim gotowaniem, ze zdumieniem odkryli, że polana cudów opustoszała. Znaleźli na niej zaledwie kilka orzechów. Wiewiórczęta ze smutkiem spojrzały na swojego tatę. Nie martwmy się, na pewno mamy jeszcze trochę zapasów w naszej spiżarni. Rzekł tata, i wiewiórki wróciły do domu. Pani Bursztynkowa nie miała dla nich jednak pocieszających wiadomości. Zapasów w domu wcale nie było wiele. Było ich na tyle, by zapewnić rodzinie posiłki na najbliższy czas, ale na pewno nie tak dużo, by w najbliższą sobotę poczęstować wszystkie wiewiórcze rodziny w lesie. Z pewnością także był to już najwyższy czas, by uzupełnić spiżarnie o nowe zapasy. Wiewiórki posmutniały. Czyżby to miała być pierwsza sobota od dłuższego czasu, której nie spędzą w towarzystwie przyjaciół? Wieczorem zatroskany tata Bursztynek spacerował po lesie, rozmyślając nad tym, co się stało. Och, mój lesie, tak bym pragnął, by sobotnie spotkanie się odbyło. Nie chciałbym zawieść przyjaciół. Westchnął w przestrzeń, obserwując pomarańczowe promienie zachodzącego słońca. Nadeszła sobota. Wcześniej rodzina bursztynków poinformowała pozostałe wiewiórki, że tym razem nie mogą spotkać się na wspólnym przyrządzaniu posiłku. Wiewiórcze rodziny przyjęły wiadomość ze smutkiem, ale zrozumiały sytuację. Kiedy wybiła godzina 15:00, godzina o której zwykle rozpoczynały się spotkania, mama bursztynkowa otarła łezkę, która ukradkiem spłynęła po jej pyszczku. Wtem w oddali zobaczyła panią płomykową ze swoimi dziećmi, które ciągnęły ze sobą kilka koszy. Pani płomykowo? Dzień dobry zawołała mama z nutką zdziwienia w głosie. Może mogę w czymś pani pomóc? dodała. Kosze wyglądały na naprawdę ciężkie. Pani Bursztynkowo, to Wasza rodzina dotychczas nam pomagała. Może właśnie nadszedł ten dzień, w którym możemy się Wam odwdzięczyć. Powiedziała Pani Płomykowa, wskazując na kosze, które były pełne orzechów. Mama Bursztynkowa za nie mówiła. Po chwili zdziupli wyłonili się też tata oraz kitka i rudełek. Ich oczy były wielkie ze zdumienia. Zaczęły pojawiać się kolejne wiewiórcze rodziny, które również niosły ze sobą kosze pełne orzechów, jako prezent dla rodziny bursztynków. Te zapasy to za dużo, nie trzeba było, rzekł tata, kręcąc głową z niedowierzania, pomieszanego ze wzruszeniem. Zacznijmy od wspólnego sobotniego gotowania. Pani Płomykowa machnęła łapką i uśmiechnęła się. A reszta niech zostanie w waszej spiżarni. Nam nie zabraknie, jeśli podzielimy się z wami. Wy już nieraz podzieliliście się z nami tym, co mogliście wziąć tylko dla siebie. Tak oto wiewiórki spędziły i tym razem wspólnie kolejną sobotę, dzieląc się jedzeniem i przygotowując pyszny posiłek. Następnego dnia Rodzina bursztynków spacerowała w okolicy Polany Cudów. Tata spojrzał w kierunku miejsca, gdzie przez ostatnie tygodnie zaopatrywali się w orzechy. Spojrzał i zerknął raz jeszcze dla pewności, bo nie mógł uwierzyć własnym oczom. Polana Cudów na nowo była pełna orzechów. Kitka, rudełek, patrzcie, zawołał ze zdumieniem tata. Wiewiórczęta, jak tylko ujrzały to, co pokazywał im tata, zaczęły wesoło biegać wokół zapasów orzechów. Jak to możliwe? szepnęła mama. Wtem pan bursztynek spostrzegł skrawek papieru, który wyłaniał się spod pierwszej kopiatej górki orzechów. To był list od drzew. Drogie wiewiórki! Postanowiłyśmy wam pomóc i przywróciłyśmy zapasy orzechów na polanie cudów. Chciałybyśmy, abyście pamiętały, że zawsze będziecie mieć wszystko, czego wam potrzeba, jeśli tylko będziecie dzielić się z innymi. Dobro zawsze do was wróci. Wasze drzewa. Jak to dobrze, że znaleźliśmy polane cudów! szepnął tata, całując mamę w łóżko. Może to nie Polana jest cudowna, tylko nasi przyjaciele. A to wszystko dzięki Tobie, powiedziała mama, czule tuląc się do pana bursztynka. Ty też jesteś cudowna, odparł z uśmiechem. I nasi przyjaciele, i las, i wszystko wokół nas.